Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się Deck of Fate, który się dzisiaj pojawił, a w którym jest gwarantowana Freya. Czekaliśmy na to od dawna, bo bodajże już pod koniec sierpnia dostaliśmy informację, że będzie taki Deck of Fate i będzie tam gwarantowany czempion, a Freya tym czempionem całkiem dobrym jest. Więc wiele osób przez ten cały czas, kiedy Asgard Device trwa, wielokrotnie mnie podpytywano w komentarzach, kiedy to będzie, czy coś wiem. No, nie zdradzali nam dopiero teraz, w końcu w piątek, ostatni piątek w Raid Digest zdradzili, że ten Deck of Fate będzie 7, czyli dzisiaj, i będziemy tutaj nabijać punkty, otwierając Soulstone'y i levelując czempionów. Także w końcu się dowiedzieliśmy. Ludzie przez ten cały długi czas oszczędzali shardy, oszczędzali soulstone'y, bo nie wiedzieliśmy, co tutaj będzie potrzebne, kto będzie tym głównym sposobem na nabijanie punktów. Wiemy, że to są soulstone'y. No i sobie spojrzymy na to, jak tutaj wygląda punktacja, ile tego wszystkiego trzeba będzie, żeby w najgorszym wypadku, tak, mówię, będziemy tutaj patrzeć na najgorszy scenariusz, że musimy otworzyć 40 kart, odsłonić. Na taki scenariusz patrzymy. No i niestety, jak Plarium przez ten długi czas budowało hype, budowanie to napięcie, wyczekiwanie było duże, postanowili się zachować jak taki toksyczny człowiek, który na koniec, wiedząc, jak ludziom zależy, dowali coś, co zostawia bardzo nieprzyjemny smak w ustach, co sprawia, że patrzymy na to i myślimy sobie, dlaczego? Dlaczego po raz kolejny coś takiego robicie? Dobra, ale przejdźmy sobie o tym później, spójrzmy na ten Deck of Fate, Asgardian Deck of Fate. Wszystko będzie trwało 4 dni. I na czym to polega, tak, dla przypomnienia? Mamy 40 kart, odsłonięcie jednej karty kosztuje nas 1000, tutaj jak to się nazywa, run chyba, tak, to są runy, tak, Fate Runes, więc takie runy potrzebujemy. Za 1000 odsłaniamy karty. Pod tą kartą kryje się jakaś nagroda i mamy tutaj w tych kartach, bodajże 28 kart zawiera fragmenty Frey, no i musimy te 28 kart odsłonić, zgarniając 100 fragmentów, żeby Freję mieć. Dodatkowo są tutaj inne nagrody. Spójrzmy sobie, co dodatkowo tutaj możemy mieć. Także tutaj są te fragmenty, ale mamy szardy, jeden Ancient, jeden Void i jeden Primal, dwie legendarne książki, dwie epickie książki, mamy glify, dali te najlepsze, Speed 4, 5 i 6 gwiazdek, dali nam esencję, mamy 5 tych mniejszych i tych lepszych. Coś pominąłem, chyba o tych książkach już mówiłem. Więc tak wyglądają te nagrody pod kartami. Jak już wspominałem, 28 kart z fragmentami, więc jeżeli ktoś ma niemiłosiernie dobre szczęście, no to 28 000 punktów musi nabić, no ale nie oszukujmy się, żeby to raczej nie ma na co liczyć. Raczej częściej zdarzy się, że trzeba będzie otworzyć wszystko, niż 28, czy choćby 30 albo mniej. Dodatkowo, jeżeli otworzymy 3 karty tego samego rodzaju pod rząd, no to mamy dodatkowe nagrody. Tutaj mamy nagrody common, mamy tutaj tak szardy, dżemy, energię, kurczaki i inne książki, chaos or. Oczywiście im rzadsze te karty, tym lepsze nagrody się tutaj kryją. No ale szanse, zwłaszcza na te rzadkie i epickie, że 3 z rzędu otworzymy, są naprawdę, naprawdę małe. Chyba, o ile dobrze pamiętam, to chyba jest 9% na to, że otworzymy, szans na to, że otworzymy z rzędu 3 komony, a przy tych najgorszych to jest 1,2%, że otworzymy 3 z rzędu. Także, i to jest na początku, bo z każdą taką kartą, którą odsłonimy, to te szanse potem spadają. Więc no, trzeba mieć naprawdę duże szczęście. Mi się chyba do tej pory raz udało otworzyć 3 epickie z rzędu. No więc tak wygląda cały ten event od strony mechanicznej. No i teraz punkty. Jak już wspominałem, tym razem punkty nabijamy tutaj. Zasłaniam, ale mamy upgrade'owanie czempionów, czyli po prostu mamy Champion Training. I dodatkowo mamy otwieranie Soul Stone'ów. Także to są dwa sposoby na to, żeby nabijać punkty. Jak zawsze mamy tutaj jeden sposób, który jest dużo lepszy, drugi, który jest zdecydowanie gorszy. No i oczywiście otwieranie Soul Stone'ów jest tym, co da nam najwięcej punktów. No więc teraz przejdźmy do tej bardzo niemiłej niespodzianki. Otóż punktacja. Tak wygląda punktacja. Za wrzucenie czempiona na 6 gwiazdek dostajemy 200 punktów, za jeden level 6-gwiazdkowego dostajemy 5. Oczywiście niżej są te wartości odpowiednio niższe. Za otwieranie Soulstone'ów Eternal Soulstone 3000 punktów, Immortal 600 punktów, Mortal 60 punktów. Jak to rano zobaczyłem, jak to wystartowało, od razu mi się coś nie zgadzało. No i miałem rację, ponieważ Plarium postanowiło mocno obciąć punkty, które tutaj mamy za te aktywności. W przypadku Soulstone'ów obcięli o 40%, nie o 10, nie o 15, o 40% punktów obcięli tą punktację. Co sprawiło, że potrzebujemy dużo więcej Soulstone'ów, jeżeli ktoś chce tylko Soulstone'ami to robić, dużo więcej niż to było wcześniej. Także wcześniej tutaj mielibyśmy 5000 punktów, za Immortala 1000 punktów, 100 za Mortala. Także o 40% obcięli. Bardzo podobnie mamy w przypadku levelowania czempionów. Tutaj obcięli o jakieś 33%, więc mniej, ale ciągle 33% to jest naprawdę dużo. Ja się zastanawiam, co siedzi w głowach ludzi, którzy coś takiego robią. Wiedzą, jak ludzie długo czekają na ten event, że ludzie dużo oszczędzali. Nie wiem, czy oni sobie po prostu puścili raporty i zobaczyli, och, ludzie mają mnóstwo Soulstone'ów, czekali, to możemy od nich wyciągnąć zdecydowanie więcej, a i tak będą to mogli zrobić. No, chyba coś takiego się dzieje w głowie, bo no, nie rozumiem. Zwłaszcza, że w piątek przecież wypuścili informację w Raid Digest o tym, że będą zmiany w mechanice Hydry, zmiany w mechanikach czempionów po to, żeby zbalansować te teamy, które robią gigantyczne obrażenia w Hydra Clash, przez co niszczą jakąkolwiek rywalizację w tamtym turnieju. I to już wielu graczy poirytowało, wkurzyło, no bo gracze zainwestowali czas, energię, zasoby po to, żeby takie teamy zbudować. Wielu graczy nie jest w stanie, tutaj działa emocjonalnie i nie jest w stanie pogodzić się z tym, że teraz te teamy będą działać zdecydowanie gorzej. Nie wiemy jeszcze jak, no ale jest to coś takiego zapowiedziane. A kilka dni później po weekendzie postanawiają jeszcze dorzucić coś takiego i jeszcze bardziej wkurzyć graczy. No już widziałem, już pod moim sobotnim filmem, w którym omawiałem te nerfy hydrowe, tam już były komentarze, że skoro oni robią taki nerf, no to już gracze pisali niektórzy, że to chyba czas porzucić grę. No to robienie czegoś takiego po takim hypie, jaki był przez ostatnie 2 miesiące, no, znaczy 2 miesiące, ponad miesiąc, to jeszcze więcej graczy tylko powoduje, że po prostu jest rage quit, ludzie się wkurzają, mówią, mam to w dupie i nie będę dalej w tą grę grać. No do tego to prowadzi. Nie wiem po co oni coś takiego robią, ale też szczerze powiedziawszy, grając w tą grę 5 lat, też nie jestem zdziwiony, ale mimo wszystko wywołuje to ponownie silne emocje. Jak zobaczyłem, jak się dowiedziałem o tym, jak oni mocno obcięli te punkty, oto pierwsza moja myśl była taka, czy ja w tym momencie to w ogóle chcę robić? Czy w takiej sytuacji będę otwierał moje Soulstone'y, czy w ogóle to olać? No ale wiem, znam siebie na tyle, że jak do jutra już emocje opadną, to i tak to zrobię. W każdym razie, ile my potrzebujemy? A wróćmy jeszcze, ile to oznacza, że potrzebujemy tych zasobów, no bo to jest ważna przecież informacja. Otóż, gdyby ktoś chciał tylko levelując czempionów wymaksować ten cały event, to będzie potrzebować około 30 000 energii. I trzeba to zrobić przez 4 dni. To jest naprawdę gigantyczna ilość levelowania, gigantyczna ilość energii, którą trzeba wydać w tak krótkim czasie. I pamiętajcie jeszcze o innej rzeczy. Jeżeli robicie fuzję, no to od piątku, tak, będzie Champion Training Event, gdzie znowu będziecie musieli mnóstwo energii, mnóstwo kurczaków potrzebować tam, żeby tą fuzję zrobić. W związku z tym, no, jest to wyzwanie. 30 000 punktów energii i kupa czasu, żeby to zrobić. Więc teraz pomówmy o Soulstone'ach. W przypadku Eternali trzeba ich otworzyć 13 Eternal Soulstone'ów, żeby zdobyć 40 000 punktów. O tym tutaj mówię, tak? Najgorszy scenariusz, 40 000 punktów. 13 Eternal Soulstone'ów. Immortal Soulstone'ów potrzeba 67, żeby zrobić wszystko. 67, całkiem duża wartość. No i mamy jeszcze Mortale. Tak jak w przypadku Ancient Shardów, tak w przypadku Mortale. Tutaj są najgorsze, zdecydowanie najgorsze i potrzeba ich 667. Także no, pokazuje to, ile trzeba mieć tych Soulstone'ów, żeby to zrobić. No ja sobie policzyłem. Ja obecnie mam 5 Eternali, 34 Immortale. Tak, tych dwóch nie otwierałem przy ostatnich podwójnych szansach. Je sobie zachowałem właśnie na Deck of Fate. Mortale otwierałem, uzbierałem 92 od tamtego czasu. No tutaj mam jeszcze na jeden. Jutro jeszcze pewnie, no nie wiem, zobaczymy, może jeszcze jeden będzie Mortal po zrobieniu Iron Twins. Więc... to zresztą policzmy sobie, policzę sobie szybko, ile tego bym potrzebował i ile to punktów mi da, więc powiem wam tak, z 5 tych to mi da 15 000, a 34 po 600 dadzą mi 20 400 punktów, czyli to mi da razem... to mi da razem 35 400 punktów, czyli otwierając to wszystko, nawet no nie będę miał wystarczającej ilości punktów w najgorszym scenariuszu. A oczywiście, na pewno mi wpadnie jeszcze jeden Eternal Soulstone, bo mam w tym momencie prawie 500 monet, z tego dostanę ich 900, no więc będę miał 38 400 punktów, pewnie jeszcze jakieś, więc na styk Immortalami i Eternalami to zrobię. Nie chciałbym ruszać Mortali, wolę je sobie zatrzymać na podwójne szanse, no tutaj są bardzo mało warte, więc tak na styk to zrobię. No ale ilość potrzebnych tutaj tych Soulstone'ów jest naprawdę duża. No i pewnie nie jeden gracz w tym momencie, jak zobaczył to, ile będzie potrzebować, to pewnie z wściekłości zamknął grę i powiedział, że ma to gdzieś. Oszczędzał długi czas, a teraz nie jest w stanie tego zrobić. Dobra, to tyle z mojej strony będzie. Taka przykra niespodzianka w poniedziałek. Najlepsze jest to, że ja się zastanawiałem, czy przypadkiem nie dołożą podwójnych szans na Immortale. Immortale no, nie dali nam podwójnych szans. Obcięli o 40% punkty, które dostaniemy. No, tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, czy robicie, czy idziecie po Freję, czy w związku z tym i tymi nowymi wymaganiami, no niestety nie dacie rady, albo po prostu macie to gdzieś i takich ilości nie chcecie otwierać. No, także to tyle z mojej strony. Mówi do Was Samael. Cześć.